Szanowni Państwo, mistrz Jerzy Ireneusz Opara, uzdrowiciel praniczny. No tak, mistrz praktycznego uzdrowienia pranicznego, ale również dyplomowany mistrz bioenergoterapii, czyli ten, który jest po państwowych egzaminach związanych z zawodem bioenergoterapeutycznym, ale jako mistrz. A dlaczego praniczne? Dlatego, że nazwa prany to jest energia życia, akurat sama nazwa tej energii życia nie ma aż tak wielkiego znaczenia, jak ją nazywamy. Ona istnieje, zasilając wszystkie istoty żywe, które jest akurat, że jest wzięta z jakby z wschodnich nauk, z sanskrytu nazwana prana, ale różnie się nazywa. To jest energia chi, mana, pneuma, energia witalna, czyli ta żywa. Podobne nazwy tej samej energii, jeżeli będziemy ją określać o tej samej energii, to jest ta sama energia. I sama nazwa tutaj nie wnosi nic innego, oprócz tego, że to jest żywa energia, która zasila, i źródłami tej żywej energii, takich, które zasilają nasze ciała, to są trzy. Czyli to jest dotyczące energii Ziemi, ale tej żywej energii, czyli prany Ziemi, czy energii chi, czy kim Ziemi, prany Słońca i również prany powietrza. Te wszystkie trzy są niezbędne dla wszystkich ciał, żeby mogły być zasilane i żeby mogły właściwie w harmonii pracować, czyli wykonać wszystko to, co dotyczy pracy poszczególnego organu, komórki i naszego ciała. Czy energią prany leczymy ciało tylko? To leczenie jest takie może troszkę mniej precyzyjne, bo jeżeli jest zakłócenie funkcjonowania ciała polegające na zablokowaniu energii, czy jakiejś energii, powiedzmy, wprowadzonej, która powoduje zakłócenie poprzez niewłaściwą energię albo przeciążenie energii, to stosując techniki związane z energią prany, stosujemy technikę oczyszczania, czy usunięcie tego i zasilenie danej części ciała, organu, komórki, czy powiedzmy poprzez centra energetyczne, pozwalamy zasilić ten obszar ciała w energię, żeby ciało mogło wykonać pracę naprawczą, czyli regeneracyjną. I w ten czas mówimy, że to jest uzdrowienie energią praniczną, ale ta energia jest potrzebna do wykonania pracy przez ciało. Czyli po raz kolejny się powtarza to samo w moich wywiadach, że wystarczy dać organizmowi możliwości. Oczyścić go, przywrócić odpowiedni przepływ energii i organizm sam potrafi wszystko uleczyć. Dlatego, że całe uzdrowienie praniczne i wiedza o uzdrowieniu pranicznym, pomimo że jest bardzo obszerna i bardzo precyzyjna, dotyczy i oparta jest na dwóch zasadach. I warto o tych dwóch zasadach powiedzieć. Czyli zasada samoregeneracji ciała, bo takie każde ciało posiada, a drugie to jest ta energia witalna, czyli tej prany, żeby ta regeneracja mogła nastąpić. Technikę i wiedza dotyczące samego już uzdrowienia pranicznego oparta znowu jest na dwóch technikach. Techniki oczyszczania i energetyzowania. I to jest wszystko. Ale teraz wiedza, w jaki sposób oczyścić i naenergetyzować, no to tu wchodzimy w zakres bardzo precyzyjnej, ale i wiedzy tajemnej, można w pewnym sensie powiedzieć, w jaki sposób oczyścić i w jaki sposób naenergetyzować, żeby na przykład nie zrobić krzywdy, czyli żeby nie przeenergetyzować. Czy można się takiej wiedzy nauczyć? Tak. I to nauka tej wiedzy dotyczącej uzdrowienia pranicznego polega na tym, że trzeba sobie przypomnieć, cośmy zapomnieli. Czyli wszystkie istoty, które przyszły i przeszły cykl pobytu w wodzie, przeszły na ląd, czyli przeszły kanał rodny matki, doskonale znały techniki uzdrawiania i na poziomie tak wysokim, że tu powiem, że niektórzy mistrzowie nawet po wielu, wieloletnich praktykach nigdy nie mają takiej techniki jak te istoty, które dopiero co przeszły na ląd i wyszły. Znają wszystko. Skąd dzieci mają tą wiedzę? No z tego samego źródła, co i wszyscy inni, którzy jeżeli mają dostęp do tego źródła, korzystają z tego samego źródła wiedzy. Wiedza jest jedna. I korzystają. Sam doświadczyłem takiego, kiedy sobie z różnych względów poparzyłem nogę. Doświadczyłem wiedzy, która została mi przekazana właśnie przez uzdrowiciela wyjątkowego, który w formie miał dopiero półtora roku. Czasami się określa, że to jest dziecko. Nie, to był wysoko uzdrowiciel,
który mi pokazał techniki uzdrawiania, takie, które osobiście teraz przekazuję na trzecim poziomie uzdrawiania pranicznego, na psychoterapii pranicznej. I pytanie bardzo zasadne, skąd wiedzą? Po prostu mają wiedzę, mają dostęp do tej wiedzy. Wspaniała technika, wyjątkowa, a co najważniejsze, skuteczna. Gdzie się uczyli? Nie potrzeba się uczyć. Dlatego, że znając i mając możliwości posługiwania się energiami, a to są wyjątkowe istoty, które nam pokazują, nie zawsze widzimy, ale potrafią. Jeżeli przekażą, to przekazują olbrzymią wiedzę właśnie z zakresu energetycznego, czy uzdrawiania energiami, technik, które nigdzie się nie przeczyta, bo one nigdzie nie są zapisane. To jak to się dzieje, że później, nie wiem, te zanika osoby tracą, zanika to tak. Wszystko, tak? Ten okres zanikania rozpoczyna się po trzecim roku. Do trzeciego roku sam również można zauważyć, że dziecku wolno wszystko. Przykładowo może wejść na głowę, bo jemu wolno, bo jest tak zwany mały. Nie jest mały, on jest silnie energetyczny, nie można się przeciwstawić temu. Po trzecim roku zaczyna się tresura, czyli tak zwane wychowanie. I zakłada mu się skorupę osobowości, ego, tworzy mu się ego. I im bardziej go się zamknie w skorupę, tym później trudniejszy dostęp do tego, co było. A odkopać się tą skorupę, to jest później, oj, duża praca uzdrawiania pranicznego, żeby przywrócić znowu to, cośmy zapomnieli. I wszystkie nauki, które dane mi jest przekazywać dotyczące uzdrawiania pranicznego, to jest nic innego jak przywracanie do, z powrotem do tego, co każdy wie, tylko że po prostu zablokował sobie możliwość. Tak to jest. Ale to jest fenomen takiego, że przy spotkaniach, które dane mi jest przekazywać wiedzy, szybkość tego przypominania jest niesamowicie przyspieszona, w sensie tym, że po trzech dniach potrafią sobie przyspieszyć mniej więcej około 10-20 lat indywidualnego studiowania. Taka szybkość jest przypominania, usuwania wszystkiego, co dotyczy później dysponowaniem technikami, które każdy zna. Czyli każdy człowiek teoretycznie się z tym rodzi, tak, z tą wiedzą. Wszyscy. Tylko później w tym procesie nauczania, socjalizacji. Czyli tak, dokładnie tej tresury, czyli wychowania, które się tak pięknie mówi. Pierw w domu rodzinnym, później mamy tresurę szkolną, że musisz, a każde musisz powoduje napinanie się ciała i zamykanie. Dlatego, że każda istota, która przychodzi, każdy człowiek jest czymś niepowtarzalnym, z talentem, który on tylko jest jedyny niepowtarzalny. Jeżeli pytamy na spotkaniach, kim ktokolwiek jest w danej chwili najlepszy w całym świecie, jako jedyny niepowtarzalny, nie potrafi odpowiedzieć na to i wcale mu się nie dziwię. Wiele osób później, szukając tego, w czym jest, wykonuje wiele różnych pracy, zawodów, wszystkiego, dochodzi do pewnego poziomu, mówi to nie to i wraca. No, z własnych doświadczeń przeszedłem wiele zawodów, po to tylko, żeby też doświadczyć, że rzeczywiście tak jest, to nie to. Czyli istnieje coś takiego jak przeznaczenie, tak? Linia? Przeznaczenie nie. To jest taki wewnętrzny talent czy możliwości każdej jednej istoty, bo jest jedyny niepowtarzalny. I nie powinno być czegoś, co blokuje to, co żeśmy mówili dotyczące zablokowania i stworzenia tej skorupy, że później tracimy możliwości prawidłowego, harmonijnego funkcjonowania, czyli bez chorób żadnych, czyli bo choroby to są skutkiem później zablokowań i wszystkie inne dostępy energii chorobowych, bakterii, wirusów powodują to, że później ciało sobie z tym nie radzi. Związane z wieloma względami, od samego początku nawet przejścia przez kanał rodny, jeżeli nie przechodzi, to też będzie miał problem, później odcięcie pępowiny i wszystkie inne rzeczy, co jest związane z tym, powoduje, że przerywamy jakby dostęp do prawidłowego funkcjonowania i wiedzy, która jest, kiedy przechodzimy w świat materialny, ten najbardziej gęsty z ciałami, którymi mamy te fizyczne. I to, co później jest dotyczące kształtowania tej każdej istoty, powinna być tak pielęgnowana. Rodzice sami, na pewno Państwo będziecie wiedzieć, że nie mają tak zwanego czasu na dzieci. Są zajęci czym innym, oprócz dziećmi. Dlatego one ze swojej mądrości zaczną chorować i w ten czas rodzice mają czas dla nich. Bo nie wiedzą, że taka technika jest bardzo dobra, bo w ten czas mają co chcą. I choroba jest przyjacielem. Nigdy nie jest wrogiem i nigdy z chorobą się nie walczy. Bo zawsze powie nam coś, my wykonali nie tak, że się pojawimy.
I to w uzdrowieniu pranicznym podlega takiemu badaniu, skanowaniu, czyli skanujemy przyczynę powstawania skutków, żeby je po prostu usunąć. I się usuwa przez technikę oczyszczania, którą żeśmy wspomnieli, i na energetyzowanie, doprowadzenia ciała subtelnego, czyli matrycy, do prawidłowego funkcjonowania, a ciało się przystosowuje do matrycy, wykonując pracę tą związaną z wszystkim, co związane jest z regeneracją, czyli tymi wszystkimi reakcjami biochemicznymi w komórkach, bardzo skomplikowanymi, żeby zaczęły funkcjonować właściwie tak, jak pracowały. No dobrze, czy są jakieś ograniczenia w tej technice uzdrawiania pranicznego? Są. Największym ograniczeniem to jest to, że bez zgody danej osoby nie wolno tej techniki zastosować. Czyli nie można dotknąć nikogo, przykładowo badając czy skanując, choćby nas, nie wiem, kto prosił, oprócz tej osoby, która rzeczywiście problem ma, nie wolno tego zastosować. I ograniczenie jest związane z tym, że nie wszystkie osoby mogą przyjąć odpowiednią ilość energii. Im bardziej jest zużyte ciało, tym jest problem z przyjmowaniem większy. I to jest tak, żeby później dostarczyć odpowiednią ilość energii takiej osobie potrzebujemy więcej przesyłać energii w dłuższym czasie, czyli można powiedzieć, że tego przesyłania może trwać dłużej. Ale jest taka sytuacja, że nawet to długie doenergetyzowanie nie jest w stanie dostarczyć tyle energii dotyczące zużywania tej energii. Po prostu zużywanie jest szybsze niż możliwość przyjęcia. W tym czasie nic się nie da zrobić. I to jest takie ograniczenie. A najważniejsze to jest ta receptywność, otwartość tej osoby, bo to jest jej interes pozbycia się problemu, a nie tego, który będzie narzędziem, czyli który będzie wykonywał techniki uzdrawiające. A medyczne ograniczenia, czy nie wiem, medyczne, psychiczne? W sumie tak. Jeżeli tu mówimy o medycznych ograniczeniach, nie ma, dlatego że jest jakby troszeczkę rozdział między uzdrawieniem energetycznym a uzdrawianiem konwencjonalnym, czyli medycyną. Medycyna zajmuje się najbardziej gęstym ciałem, czyli tym środkowym ciałem naszym, i w większości pracuje na skutkach, a nie na przyczynach. Z przyczynami ma trochę problemu dotyczące jakby zlokalizowania czy zdiagnozowania przyczyn powstawania skutków. Ze skutkami no, robi to, co najlepiej potrafi, i chwała jej za to, że jest. Jeżeli problemy są poważne, bo to też pytanie jest takie, dlaczego niektórzy osoby mogą nie przyjmować, czy w ogóle nie mogą nie zdrowieć, czyli nie mogą w pełni funkcjonować. Jeżeli problemy są bardzo poważne, oddziaływania są na obydwa ciała, czyli od strony medycznej na ciało to najbardziej gęste, od strony energetycznej na subtelniejsze, czyli to, co dotyczy ciała subtelnego, czyli matrycy, czyli ciała związane z aurą wewnętrzną, na którym wykonuje się zabiegi. W ten czas te obydwa mogą najlepszy wynik przynieść. Ograniczeń medycznych nie ma. Jeżeli chodzi o tak zwane psychiczne, czyli umysłowe, w większości powstawania wszystkich chorób związanych i które są związane są w większości z emocjami, czyli z poziomem emocji, czyli poziomem splotu słonecznego, i tu największy problem jest, bo one oddziaływują i w górę na serce, i w dół, powiedzmy, na jelita, organy, na żołądek, trzustkę, wątrobę, dlatego później schorzenia dotyczące krążenia, dotyczące cukrzycy, zawały, wszystkie inne, co są z tym związane. No ale przecież emocje no to jest jakby ta... Tylko pytanie jakie? No właśnie, czy to... Super. Nie należy się wyzbywać chyba całkowicie emocji, tylko znaczy, trzeba myśleć właśnie o czym się myśli. No nie do końca się z tym zgodzę, dlatego od razu powiem. Emocje, które są, a są takie emocje mamy na poziomie większości splotu słonecznego, ale mamy wyższe emocje na poziomie serca też. To jest różnica między tymi dwoma emocjami. Jedne w większości są związane z tym, że pragniemy, pożądamy zrealizować cokolwiek, i w większości są toksyczne, bo związane z pożądaniami. Wyższe wibracje, które powinny być dotyczące poziomu serca, energii i miłości, polegają na obdarowywaniu. I różnica jest, jeżeli będziemy na pożądaniu, to zaspokojenie pożądania w zasadzie nie istnieje, bo nie ma możliwości. I to jest związane z tym naszym ja i naszym ego, że ile dostanie, to i tak za mało. Czy da się to nasycić? Nie. Ale to jest od splotu w dół. Czyli wszystkie organy, które są w ten czas zasilane niewłaściwą energią, nie mogą właściwie funkcjonować. Problem wyższego poziomu emocji, tych dotyczących z obdarowywaniem energii miłości, ona też nie potrafi sobie w ten czas dobrze, doskonale funkcjonować, kiedy emocje niższe dominują.
blokują te wyższe. I one są wewnątrz, ale nie mogą się wydostać na zewnątrz. I tu zaczynają się poważne problemy, w zasadzie wszystkich chorób, które później się pojawiają w ciele ze względu na tą energię, która jest. Przykładowo, wracając na te emocje niższe, które są związane z pożądaniami, to w ten czas te centra energetyczne, które zasilają poszczególne poziomy energetyczne, nie dostarczają ilości właściwej energii, żeby organy właściwie funkcjonowały. Ten czas żołądek ma problem dotyczący trawienia, bo nie ma energii, bo energia poszła na emocje, nie? Trzustka nie ma zasilania, bo poszły na emocje. Dwunastnica nie ma, wątroba nie ma, jelita nie mają. To ile pracy wykonują? No tyle, ile dostaną energii. A jeżeli nie wykonają właściwie w całości pracy, no to zostają problemy, co z tym później zrobić. No przecież świat jest kreowany na konsumpcjonizm, na posiadanie. Tak. I wszyscy ludzie są programowani. Bardzo ładnie pan zauważył, programowani. Programowani jest. Tak, i to programowanie jest na poziomie pępka. Tu się programuje na poziomie pępka, w ten czas powstają emocje pragnienia tego mieć. Czyli jeżeli nie mamy tego, nie otrzymujemy, cierpimy po prostu. Jest tego, że on ma, a ja nie mam. Nie? I to nasze ja będzie robiło wszystko, co jest. Zewnętrzna energia będzie podsyłała te zabaweczki, takie czy inne, i tych technicznych rzeczy mamy tak wiele, że te, które już mamy, to już są w starocie, nie? Bo już informacja idzie, że idą lepsze. Powstaje znowu pragnienie zaspokojenia tego i to pragnienie jest coraz mocniejsze. Nie? Ten czas, co my szukamy, no szukamy możliwości realizacji tego. Nie? Pracujemy ponad możliwości swojego ciała. Nie? Z radością kupiliśmy, okazuje się, że to jest nie to, bo już jest nowsze. Nie? Jest zamiast radość, to jest większy ból. Przykładem może być nawet troszkę inny będzie, że jeżeli pragniemy kogoś mieć jakby dla siebie, spotykamy, jest wielka radość, ale pojawia się niżej myśl, że mogę je stracić, bo może odejść. Nie? I prysła już radość, tylko jest lęk, obawa, że mogę stracić tego, co niby mam. I w ten czas oddziaływanie jest w ten czas na takie organy jak nerki, uszkadza się nerki. Pojawia się smutek, zaczynamy mieć problem z płucami i oddychaniem. To jest tylko te pragnienie. A teraz pytanie, a jeżeli tego nie osiągnę, to co się stanie? No nic się nie stanie. Mamy urządzenia elektroniczne, elektryczne w domu, w każdym prawie coraz więcej. Ale jeżeli braknie zasilania, to co z nim jest? No nic. Są, nie? Czy funkcjonują? Nie. W naszym ciele jest identyczne. Jeżeli mamy wszelkie organy, a nie dostaną odpowiedniej energii, to nie funkcjonują tak, jak powinny, do czego są przeznaczone. Zaczynają się problemy. I to jest dotyczące energetycznego funkcjonowania naszego ciała, które im bardziej czystą energię dostanie, tym lepiej funkcjonuje. Wszystko zanieczyszczona dotycząca emocji powoduje olbrzymi problem dotyczący brzucha. A później idzie na poziom serca, ten czas zawały, bo energia brudna poszła w górę, zapchała wieńce, no to w tym czasie niedokrwienie mięśnia, arytmia serca, bo nie uzyskałem tego, co prosiłem, zmiana rytmu serca, ciśnienia. I to jest to, co dotyczy niby tego zaspokojenia tego ja. Od razu powiem, że najlepiej się go pozbyć. Im szybciej pozbędziemy się naszego ja, tym jesteśmy bezpieczniejsi. I takim prostym przykładem jest, że jeżeli ja chcę cokolwiek, to niech to ja sobie zrobi, a Jerzy sobie siedzi i patrzy, jak się realizuje ja. No i co ono może? No nic. Ono czeka na narzędzia. Jeżeli ja chcę wziąć szklankę, to temu ja trzeba udostępnić narzędzie, jakim jest ręka. Ten czas bierze szklankę, mówi, ja wziąłem szklankę, jak dostał narzędzie. To po co mu dawać narzędzie? Niech se sam realizuje, jeżeli chce. Nie? Kwestia, co jest silniejsze, tak? Czy ja jest silniejsze? Ja jest bardzo piękne, bo ono pięknie zakłóca. Ja zrobiłem, bo zasługi dla ja. Nie? A oni są winni. Zawsze w relacjach. Nie? Ja jestem w porządku, oni winni. To jest takie ja od zawsze, każdego ja. Im większe ja, tym większy problem, bo do tego ja się nie da dotrzeć. Bo on najlepiej wie i cokolwiek chce mu się przekazać, obdarowywać, to ono i tak lepiej wie i koniec, bo takie jest ja.
Jeżeli dwa ja się spotkają, to zawsze chcę któryś ja dominować, nie? Bo jest mądrzejszy. I to jest ja. To jest to obszar tego splotu w dół dotyczące. A jak go się pozbędziemy, bo ono jest związane z tym, co było, to, co ma być, czyli z rzeczami, które na dobrą sprawę nie istnieją. Ja jest spokojne w teraźniejszości, bo jeżeli jesteśmy w chwili w teraźniejszości, ja siedzi spokojnie, bo ono nie wie, co robić. Taki jest. I teraz w jaki sposób? Pozbyłem się tego ja już ponad 10 lat temu, bo ze względu na to, cokolwiek ja chcę, to niech sobie robi. Mnie jest to do niczego niepotrzebne, bo jeżeli cokolwiek jest potrzebne tylko tak jakby dla mnie, dla mojego ja, to ja tego nie chcę. Bo na co mi to? Żeby było, to mnie obciąży. Bo co ja mam później z tym zrobić? No trzeba się to pozbyć, ale nikt nie będzie chciał tego, nie? Nie używam ja. Cokolwiek ma być na dzisiejszym spotkaniu, którzyśmy się spotkali, zobaczcie, powstał dom, którego nie kupiłem, nie? Krzesła, na którego nie kupiłem, a siedzę, tak? Siedzimy w pomieszczeniu, które się stało. Czy dałem grosz na to? Nie. Była myśl, żeby się spotkać, tak? Zrealizowała się? Super. Jaki koszt realizacji? Żaden. A na dobrą sprawę powstała cała materia tutaj. Nie? Organizator nam zorganizował to, przesłał informację, spotkajcie się. Nie? Hotel cały powstał. I tak się dzieje. A co z takimi emocjami jak nienawiść do drugiego człowieka? To są to bardzo toksyczne. Strach przed innymi. To samo. Dlatego, że to są bardzo toksyczne i z tego samego poziomu, czyli z poziomu splotu. Tam jest poziom splotu, jest bardzo ciekawym poziomem energetycznym, dlatego, że jeżeli on właściwie funkcjonuje, to jest energia związana z osiągnięciem celu. Jeżeli dobrze funkcjonuje, to osiągnięcie jakiegokolwiek celu nie przeszkadza i nie stwarza żadnego problemu. Ale jeżeli jest przekształcane na niższe te pożądania związane z energią tej zawiści, nienawiści, związanej z pożądaniami, to w ten czas to są energie wyjątkowo toksyczne. I ta toksyczność powoduje, że takie organy jak żołądek, trzustka, wątroba, dwunastnica zaczyna mieć problemy. W ten czas pojawiają się wrzody, nieżyty, do raka włącznie. Im więcej tych emocji, to na pewno będzie 100% rak w ciele. Takie energie są przyczyną powstawania. To jest ten poziom, który na dzień dzisiejszy, no, na tej cywilizacji naszej obecnej dominuje, czyli poziom właśnie tej nienawiści, zawiści, również z bardzo wyższym poziomem dotyczące dążenia do celu poprzez nieużywania poziomu serca. Nikt się nie liczy, nikogo nie obdarowuje się miłością. Najlepiej po kimś dojść do celu, bo w ten czas jest łatwiej i szybciej, bo tamten nie zdąży się podnieść i dolecieć. Nie używa się w ogóle poziomu serca. I to jest niszcząca, destrukcyjna energia, na nią nie ma odpornych. Niszczy wszystkich. Co najważniejsze, kiedy spotkania w ten czas następują, obdarowujemy się z tego poziomu taką energią w stosunku bliskich czy dalszych, czyli ze wszystkimi. Najbardziej cierpią dzieci, kiedy od rodziców dostaną taką energię. Póki są silne, energetyczne, nie przyjmują, ale z czasem, kiedy osłabia ich i skorupa jest tworzona, zaczynają mieć problemy chorobowe i to duże. Taka jest dotycząca energii splotu, związana z toksycznymi nienawiści, zawiści, zazdrości. Ja się zastanawiam w tym kontekście, że media cały czas nam wkładają, tak, że mamy bać się albo nienawidzić ludzi, których nawet nie znamy, nie widzieliśmy nigdy, tak? Nie wiemy nic o nich. A... Znaczy w sumie to jest informacja o nas samych. Nie o drugim człowieku, czyli bardziej to jest informacja o nas samych, że my boimy się samego siebie. Bo kiedy spojrzymy w lustro, to chcemy momentalnie poprawiać to, co widzimy. Boimy się siebie. Boimy się swoich myśli, które tworzymy. Boimy się swoich obaw i lęków, które tworzymy. To są bardzo silne energie, które są wytwarzane, ale one są połączone również w ten czas z zewnętrznymi energiami tych pozostałych, którzy też podobnie wytwarzają takie energie. Energia strachu jest potężną energią niszczącą. Szczególnie mówiłem o organach takich, które niszczy, czyli dotyczące nerek. Ale to, co bardziej dotyczące niszczy, blokuje możliwość użycia energii wyższej do neutralizacji, czyli energii miłości.
nie możemy się nikogo obawiać, bo na zewnątrz mnie nie istnieje nic, co by mi zagrażało. Żeby cokolwiek istniało na zewnątrz, trzeba to stworzyć. I teraz jest, jeżeli to, co przed chwilą było powiedziane, że nam przesyła się informacja, że nam ktoś zagraża. Mamy dwie możliwości. Przyjąć albo nie. Jeżeli nie przyjmiemy, to niech sobie przekazują, ile chcą. I to nie istnieje. Istnieje, jak przyjmę. To w ten czas mam problem czasami nie do rozwiązania. W ten czas zaczyna się realizacja. W ten czas jest takie na przykładzie, nie idź tamtą drogą, bo dostaniesz po nosie i cię pobiją. Może każdy mówić, co chce, może se tworzyć, bo to jest taka możliwość, nikomu nikt nie broni tworzenia. Ale jeżeli tego nie przyjmę, to idę i na ulicy nikogo nie ma. A jak przyjąłem, to czekają już na mnie. I przychodzę pobitem i w ten czas dostajemy informację. A co, nie mówiłem ci, nie mówiłam ci, nie chodź, bo ci się to stanie. A po co mówiłaś, po co to tworzyłaś? Miała taką prawo, nikt nie zabrania, ale nie musiałem tego przyjmować. Jak przyjąłem, to zaczęło mi się realizować. Jest jakaś kontrola nad tym? Można to świadomie przyjmować albo nie przyjmować? Jest kontrola, dlatego że mamy do dyspozycji najwspanialsze narzędzie, jakim dysponujemy, czyli ciało, które ma własną świadomość, czyli ciało ma świadomość, umysł ma wiedzę o świadomości, ale umysłu naprawdę nie ma. Odbieramy to albo napięciem, albo rozluźnieniem. Jeżeli cokolwiek chcemy dotknąć, przyjąć, to ciało nas informuje albo napięciem, albo rozluźnieniem, albo informuje nas przez reakcję, że nie reaguje. To są trzy reakcje ciała. Jeżeli się napina, to ciało mówi, nie dawaj mi tego. Jeżeli się rozluźnia, mówi to samo, nie dawaj mi tego. A jeżeli reaguje, nie reagując, można mu to dać, w ten czas jest to super dla ciała. I to jest najprecyzyjniejsze narzędzie, lepszego nie ma, nie istnieje. Żadne przyrządy tego nie zbadają. Mamy taki przyrząd. Jesteśmy wyposażeni w wyjątkowy przyrząd. Na dzień dzisiejszy nawet najbardziej techniczne, materialne nie są tak w stanie mierzyć, badać, jak te, którym dysponujemy każdy z nas. Czyli co, wystarczy się praktycznie nauczyć obserwować własne ciało, tak? Słuchać. Słuchać? Tak. Wszystko mówi. Tylko żeby słyszeć, to znowu nie trzeba być głuchym. Czyli znowu mieliśmy porządek dotyczący lęków, obaw, czyli nerek. Bo nerki to są związane ze słuchem. Albo widzieć, ale to znowu wątroba. I w ten czas widzimy albo słyszymy i obojętnie jakim informacje dostaniemy zmysłem, najbardziej wrażliwym zmysłem, który najłatwiej jest nam odbierać, to jest zmysł dotyku. Jeżeli cokolwiek nas dotyka, to momentalnie odbieramy, co to jest. Cokolwiek dotkniemy, mamy pełną informację, co dotykamy. Jeżeli energia nas dotyka taka czy inna, wywołując u nas reakcję ciała, napięcia, rozluźnienia, to jej nie przyjmujemy. Na przykład może być, ja cię kocham w stosunku do drugiej osoby, ale to mówi ja. I kiedy mówi ja, to jest dualizm. Z jednej strony ja cię kocham, a z drugiej jest ja cię nienawidzę. Jeżeli taką mam energię przyjąć, to się otruję. No. To dziękuję za taki prezent. Bo to nie jest z poziomu serca, to jest z poziomu splotu. Czyli podwójny. I każdy mówi, myśl pozytywnie jest super, ale przy pozytywnym myśleniu myślimy momentalnie negatywnie z drugiego strony i poziom jest. Jak będziemy przesyłać pozytywne, ciało się rozluźnia. Jak się rozluźni, to nie potrafimy się poruszyć, bo nie będzie miała możliwości poruszenia się. Będzie chciało się co zrobić, zregenerować, czyli napiąć trochę. Albo będzie napięte, że się w ogóle nie ruszymy, tak jest energia strachu. Że nas tak sparaliżuje, że zrobić jakikolwiek ruch nie jesteśmy w stanie. I paradoksem strachu to jest to, że boimy się czegoś, co w ogóle nie istnieje. Oprócz energii strachu, która istnieje. I paraliżuje. W ten czas może dana osoba użyć wszystkie otwory, zaczynają puszczać, może się zesikać, zrobić kupę ze strachu. I zrobi. Taki jest strach. No to jak poradzić sobie z tym dialogiem wewnętrznym, z naszymi myślami? No powiem coś, co jest bardzo proste, ale bardzo wymagające. Przestań myśleć. Tylko, że to jest wyjątkowo wymagające, dlatego że poziom umysłu fizycznego, którym się posługujemy, on jest związany z informacjami wprowadzonymi na ten poziom. Te informacje to są również programowania i wszystko to, co żeśmy zostali zaprogramowani, musisz, uczymy się, wszystko wprowadzanych tych informacji jest bardzo dużo, w ciągu jednej sekundy tych informacji jest olbrzymia ilość wprowadzana. Z niego korzystamy niewiele, później zaczynamy z tego tworzyć myśli takie czy inne, czyli projekcje.
te projekcje to są stworzone, czyli istniejące, które istnieją. I ważne jest, bo na pewno każdy o tym wie, że słowo wypowiedziane nie da się zawrócić. Koniec. Przysłowie mówi, słowo się rzekło, kobyłka u płotu, nie? Mhm. Czyli słowo stworzone, myśl stworzona, która się zmaterializowała, ona istnieje i się materializuje. Kwestia materializowania w stożku czasowym to jest jedna chwila. Obawy realizują się szybciej. Bo te takie, które są jakby niezwiązane z tą energią, po prostu są mocniejsze zasilane i realizują się w pierwszej kolejności. Jeżeli przykładowo osoba, która dba o drugą i chce jej jak najbardziej chronić, to tworzy coraz więcej obaw. A żeby ci się nic nie stało, a żeby nie tego, nie tamtego, tworzy takie silne projekcje, że jeżeli ta osoba przyjmie, to mu się wali wszystko po kolei. A później jeszcze się lituje, no widzisz, no mówiłam ci, czy mówiłem ci, a patrz, jak cię to wszystko dopadło. To po coś mi to tworzy, nie? Bardzo łatwo jest. I teraz, jak to nie przyjmować, bo takie jakby pytanie było. Nie jest to proste, dlatego że na początku najlepiej jest to dotyczące w relacji z tymi geniuszami, które się pojawiają, czyli z dziećmi. Żeby temu małemu w formie, ale olbrzymiej istocie w rozwoju przekazać cokolwiek, to trzeba wejść na szczyty swojej możliwości, żeby zacząć z nimi rozmawiać. Są niesamowicie precyzyjni. Słyszą jasno, to słyszą wszystko. Cokolwiek myśli, to też słyszą, zanim wypowiedział, to już słyszą. Jeżeli ta osoba prymitywna, bo te dorosłe to są prymitywne osoby w stosunku do tego geniusza, bo różnica połączeń i dostępu do wiedzy, to nie z nimi nie rozmawiają prawie przez 2,5 roku, czasami 3 lata nie rozmawiają te istoty z rodzicami, bo nie ma z kim rozmawiać. No. Bo jeżeli by powiedział to, co wie i czym dysponuje, no to rodzice zwariują, ich umysły nie wytrzymują, no to zakład psychiatryczny pewny. No. I tak się dzieje. A znają wszystko. Jeżeli ktoś chce spróbować, to proszę bardzo porozmawiać z tak zwanym niemowlakiem i podyskutować, zobaczą, czym dysponuje tak zwana niemowlę, czyli mała forma, ale istota tak potężna. Jeżeli potraficie, proszę bardzo, można zrobić. Rozmawiałem z takimi istotami, które w formie były 4 miesiące przykładowo, czy miesiąc, czy nawet jeszcze nie były w formie. Tylko nie rozmawia się językiem tym, którym posługujemy się, czyli tym tak zwanym polskim, czy tam jakim innym. To jest fenomen. I wszystko jest. Wspominając o tych zagrożeniach i nieprzyjmowania, mamy ten instrument, jakim jest nasze ciało, nie musimy niczego brać i niczego się obawiać, jeżeli nic nie stworzymy. A jeżeli ktokolwiek tworzy, ma takie możliwości, prawo, niech sobie tworzy, nie musimy przyjmować i nie musimy tego zjadać. Bo to jest tak jakby pokarm, którym się karmimy, jak się najemy trucizną, to ciało nie wytrzyma. A jeżeli tego nie zjemy, to pomimo, że trucizna jest, niech sobie jest. A jak wygląda z tymi energiami, które właśnie są przez nas pomyślane albo wypowiedziane w złej wierze w stosunku do innych osób? Znaczy powiem tak, że to są każda myśl, która powstała, została stworzona, istnieje. Czy w takiej intencji, czy w jakiejś innej intencji, czyśmy to zrobili z napięciem, czy bez napięcia emocjonalnego, nie ma znaczenia. Powstało, istnieje. To są żywe istoty, które tworzymy, czyli tworzymy myślokształty, czy byty myślowe, które się dobrze mają. Jeżeli jest to powiązane z energią zawiści, nienawiści wysyłanej do danej osoby i taka dana osoba przyjmie taką energię, w większości może mieć problem w ogóle z funkcjonowaniem ciała, możemy ją w cudzysłowie zabić, taką jedną myśl. W większości tak się dzieje. Kwestia tylko później odejścia jest rozciągnięta trochę w czasie. Takie są, to są bardzo niebezpieczne, ale może nie przyjąć. Jeżeli nie przyjmie, to one istnieją cały czas i może być taka sytuacja, że niektóre miejsca, które czasami określamy jako nawiedzone przez duchy, czy tam inne określenie, które określają, w większości to są tam byty myślowe w takich ilościach, że nawet przebywanie ciała w takich miejscach powoduje, że te ciało długo nie wytrzymają. Albo się stamtąd wyniosą, albo przestaną istnieć, bo taka energia jest potężna, że je po prostu zniszczy. Ale są techniki kasowania bytów myślowych i myślokształtów i w uzdrowieniu pranicznego na poziomie psychoterapii pranicznej kasuje się, czyli przetransformowuje się wszystkie byty myślowe, usuwa je się z funkcjonowania. Tego też uczę i przekazuję tą wiedzę, że można to zrobić. No właśnie, uzdrowienie praniczne
tyczy się tylko człowieka, czy...? Wszystkiego, co dotyczy. Uzdrawiać można wszystkie istoty, począwszy od bakterii, wirusa, skończywszy na bardzo rozwiniętych istotach, jako istoty ludzkie. Również Matkę Ziemię, wszystkie istoty żywe. Mamy taką moc, żeby... To nie my mamy moc, tylko używamy energii, która uzdrawia, nie my. Dlatego, że jeżeli ktokolwiek mówi, że ja uzdrawiam, to nie dysponuje żadną energią oprócz ja. Czyli to, co to ja nic nie potrafi. Oprócz tego, że mam wielkie mniemanie, że potrafi. Ale my, uzdrowiciele, czy w ogóle każdy, używając energii do uzdrawiania, to się używa tyle energii. Teraz w zależności, jaką energię, w zależności od problemu, jaką, to się używa albo pran tych dotyczące słońca, powietrza, ziemi, czyli powiedzmy białych czy kolorowych pran, albo używamy najpotężniejszą, jaka istnieje do dyspozycji, czyli ta, co dotyczy spływu z góry poprzez duszę, poprzez czakrę korony, czyli tą, która stworzyła wszystko i która tworzy wszystko. Tą energią się posługujemy, zasług dla siebie nie bierzemy, to energia uzdrawia, nie my. Jeżeli ktoś się przywłaszczy, to nie za bardzo jest to właściwe. Dlatego, że przywłaszcza coś, co do niego nie należy. Może być wspaniałym narzędziem, a to mu chwała za to, bo im bardziej będzie pracował nad sobą, żeby miał coraz czystszy kanał, czyli czystsze ciało do przesyłania energii, bo energia przepływając przez daną osobę wychodzi z zanieczyszczeniem tej osoby. Czyli w uzdrawianiu pranicznym największy problem, jaki jest, to jest albo nie ma to problemu, bo problemy nie istnieją, ale jest praca nad sobą, żeby mieć jak najbardziej czyste ciało. Bez zanieczyszczeń, żeby energia wypływająca była jak najbardziej czysta. I to jest proces, który trwa do takiego stanu, żeby po prostu nie wprowadzać żadnych zanieczyszczeń, żadnego pokarmu. Pokarmem jest każda energia, która ciało przyjmuje. I żadnej zanieczyszczonej nie powinno się ani wytwarzać, ani przyjmować. W ten czas te kanały się oczyszczają, ciało się oczyszcza. W ten czas skuteczność jest większa, bo czystsza energia wypływa. I to jest co robić. Panie Jerzy, pierwsza edycja festiwalu Wibracje, na której się właśnie znajdujemy. Wibracje to dotyczą wibracji ciała. Dokładnie. Jak pan ocenia w ogóle ten festiwal? Nie oceniam niczego i proszę mnie zwolnić z takiej odpowiedzi. Niczego nie osądzam i to, czy nie się oceniam. Panu podobało? Też nie. Słyszę pytanie, tylko że jakby sposób zadania pytania jest trudny z jednego względu. Tutaj ze względu na fachowość, z którym rozmawiamy, a jest pan fachowcem w dziedzinie również tego prowadzenia i zadawania pytań, trudno jest myśl zmaterializować, czyli użyć właściwego słowa materialnego, tego wypowiadanego. One nie zawsze dadzą się zrobić, bo nie ma możliwości zejść na taki niski poziom dotyczący materializowanego słowa, że myśli nie da się przekazać. Jeżeli odbieram pytania na poziomie myśli, a nie zmaterializowanego słowa, tak chętnie odpowiem na to, bo ja to słyszę i odpowiem. Spotkanie dotyczące wibracji jest takim wyjątkowym, dlatego że spotykają się ludzie dotyczące tego spotkania i mają radość ze spotkania. Tu na tych wibracjach. Sama nazwa dotycząca wibracji ma, albo my podniesiemy wibrację, albo obniżymy wibrację. Takie spotkanie akurat nie dotyczy tego, mogłoby być takie, że będziemy na spotkaniach, gdzie te wibracje nam się obniżają. Dla ciała nie za bardzo korzystne w ten czas. Jeżeli one się podwyższają ze spotkań wynikające, to jest ta wyjątkowość tego wydarzenia tutaj. No to mogę tylko powiedzieć jedną rzecz, no nie jestem matematykiem, ale jest taki rachunek prawdopodobieństwa. Jest. Kto chodził do szkoły powinien pamiętać, ale nie musi. I teraz tak, jeżeli zebrać wszystkich tych osób w przedziale od 0 do 150 lat, w jednej chwili, czyli tu na tym spotkaniu z 7 miliardów ludzi, to jest niemożliwością. Ale jednak się zdarzyło. Zdarzyło, bo zrobili jedną rzecz, która jest bardzo cenna, o której warto powiedzieć. Zostali zaproszeni na spotkanie. I te wibracje od organizatorów, tutaj szacunek dla nich wielki, wysłali zaproszenie. Ci, co przyjęli, to są. Korzystają z tych wibracji. A kto od zaproszenia nie przyjął, nie musiał. Tego tu nie ma. Dlatego nie ocenia się niczego, bo ocena to jest nazywanie.
nazywanie jest bardzo niebezpieczne, dlatego że nazywając wchodzimy znowu w dualizm. Jeżeli mówimy, że coś jest piękne, to z drugiej strony jest brzydkie. Jeżeli powiem, że jest brzydkie, to z drugiej strony jest ładne. A na dobrą sprawę jest, jakie jest. A jest, jakie jest, to trzeba byłoby ewentualnie jedyną rzecz, co zrobić, to zbadać. I to możemy zrobić, bo wibracje można zmierzyć. A tu wibracje są wysokie, bo widać po osoby, które chodzą, rzadkość w mieście spotykana, że jeden do drugiego się uśmiecha i dokładnie, czasem... Dokładnie, tutaj wszyscy do siebie się uśmiechają. I pozdrawiają się. Tak, i mnie zaskoczyło na przykład taka ogromna ilość młodych ludzi. To jest dlatego, że zaczyna się okres, też doświadczam tego, że na nauki przyjeżdża coraz więcej młodych ludzi. Ta grupa wcześniejsza, powiedzmy kiedyś, co była tych starszych, którzy jakby uzupełniali wiedzę, przypominali sobie wiedzę, ale teraz coraz bardziej młodych jest i garnie się coraz więcej młodych, w sensie tym, że oni są bardziej otwarci, to mają wyższe wibracje jakby i nie można ich jakby zasycić czymś, co jest o niższych wibracjach. Warto zobaczyć, jak inni zachowują się w normalnym, tak zwanym środowisku miejskim czy innym. Przechodząc od koło drugiego człowieka, go nie widzi. Już nie mówię o pozdrowieniu go. Każdy chodzi zasmucony, szukający coś, co zgubił, nie wiadomo co. Nie widzi niczego, co go otacza. Tu na tych wibracjach jesteśmy jeszcze na terenie bardzo ciekawym, dotyczącym otaczającego nas tutaj woda i szczególnie sosny, które wysyłają nam bardzo dużo energii prany miłości, czyli różowej prany. Mają nadmiar, chętnie dają, warto od nich wziąć, dzielą się też. Dlatego bardzo ciekawe spotkanie, ono jest pierwsze. No, w zasadzie wszystkie są pierwsze, bo inne nie istnieją, ale sama myśl powstania to godna jest tak jakby pochwały, w sensie tego, że dużo włożyli pracy, której nie widać, bo im więcej pracy się wkłada w cokolwiek dotyczące to, czy to uzdrawienia i techniki i wszystkiego dotyczące każdych zawodów i mistrzostwa, im więcej pracy włoży, tym mniej w tej pracy widać. Widać skutki, że wszystko jest super, wszystko działa, wszystko jest tak i to tak widać jest. Nikt nie zobaczy pracy włożonej. Tu na wibracjach są, no my mamy takie wibracje w ciele i też po wibracjach możemy oceniać, jak funkcjonują ciała. Im są wyższe, tym jest lepsze. Jeżeli są niższe, to zaczynają się problemy. No dobrze, to ostatnie pytanie w takim razie. Uzdrawianie praniczne, czy jest skuteczne? Bardzo skuteczne ze względu, no mogę mówić o doświadczeniu, bo to po prostu istnieje, nie ma innego uzdrawiania jak praniczne, czyli energetyczne. Jest wiele poziomów uzdrawiania pranicznego, od pierwszego do powiedzmy piątego. Masaż jest uzdrawieniem pranicznym pierwszego poziomu. Ziołolecznictwo, mineralogia jest uzdrawieniem pranicznym ze względu na energię prany w ziołach, roślinach, odpowiednie kompozycje. To jest olbrzymia wiedza, jak łączyć poszczególne prany, żeby były skuteczne. Akupunktura związana z kanałami, z meridianami, czyli rozprowadzaniem energii po ciele poszczególnych poziomów, to jest trzeci poziom uzdrawiania pranicznego. Akupunktura z przekazywaniem energii, czwarty poziom uzdrawiania. Najwyższym poziomem techniki uzdrawiania pranicznego, bezdotykowe, odległościowe, ale te były najbardziej trzymane w tajemnicy, bo bliskość ciała fizycznego, najbardziej gęstego, jest w ogóle niepotrzebna. Nie dotyka się tego ciała, nie wykonuje się na nim w ogóle zabiegu. Najdłużej trzymana w ukryciu, przekazywana z mistrza na ucznia, inna forma nie była przekazywana. Na dobrą sprawę do dnia dzisiejszego tak jest. Skuteczność jaka jest, to w zależności od osoby, która jest uzdrawiana, od jej receptywności przyjęcia energii. Tak jak wspomniałem już wcześniej, to jej problem, nie nasz. Jeżeli jej pragnienie i prośba jest pozbycia się tego, to skuteczność jest rzeczywiście wielka. Mogę powiedzieć o parę przykładach, takich jak na przykład udary, które są dotyczące niedokrwienne, czy aż szczególnie dotyczące te, które związane są z wylewami, są bardzo niebezpieczne, a skuteczność w uzdrawieniu pranicznym jest prawie 80%. Jeżeli zabieg by się wykonał w chwili udaru, czyli wylewu, to 2-3 dni nie ma najmniejszego problemu dotyczącego żadnych konsekwencji takiego zdarzenia, jeżeli chodzi o wylew. Problem jest z zatrzymaniem krwawienia w mózgu. Tam się nie, naczynie pęknięte się nie zamyka i ono cały czas powoduje uszkodzenia coraz większe. Techniki są takie, że można to zasklepić natychmiast. A z czego pan korzysta przy diagnostyce?
Techniki, bo to jest bardzo ważne, żeby cokolwiek zrobić, trzeba wiedzieć gdzie, czym i jak. Tak we wszystkim. To jest technika skanowania, polegająca, że skanujemy całe ciało energetyczne, począwszy od wszystkich cen energetycznych, kanałów energetycznych, wszystkich gruczołów wydzielania wewnętrznego oraz również organów wszystkich, plus wszystkie ciała energetyczne, które mamy, bo my jesteśmy ciałem energetycznym, odpowiedzmy od aury zewnętrznej do tego najbardziej środkowego ciała. I skanowanie polega na tym, że używamy narzędzi, jakimi są dłonie, i energia wychodząca, taka pomiarowa, dotycząca rąk, to są sobie jakby submiarki. Jeżeli chodzi o mierzenie poszczególnych granic, średnic, to mierzymy jak submiarka. To jest submiareczka, która bardzo ładnie nam precyzyjnie mierzy. Wszystko jest zmierzone, czyli każda energia jest równie zmierzona, czy jest zakłócona energia, czy nie ma. Jeżeli jest wszystko czyste i właściwie funkcjonujące, to wszystko da się zmierzyć. To wszystko jest pomiar robiony. Tego pomiaru uczymy od razu na pierwszym poziomie. I w drugim dniu wszyscy już mierzą całe ciało energetyczne. Pomiar jest wyższy niż używanie materialnych urządzeń pomiarowych, jak tomograf czy rezonans. Są bardziej precyzyjne i wyższe i dokładniejsze, jeżeli chodzi o wykonanie pomiaru. Bo tu warto wspomnieć, że mierzymy oczywiście na poziomie ciała subtelniejszego, czyli na matrycy. Tam wszystko jest w tej matrycy pokazane wyraźnie, bardzo wyraźnie dotyczące tego diagnozowania. Nawet pierwszy raz ktokolwiek to mierzy, zmierzy bez problemu, dlatego że to są pomiary. To nie mierzymy wiedzę o czymś, tylko mierzymy to, co jest i pomiary są dokładne. Czy to się robi pierwszy raz, czy któryś tam z kolei, może być tysiąc, któryś tam, będzie taki sam wymiar. Nie ma znaczenia. Jeżeli wykonujemy, a przy naukach wykonujemy grupowe pomiary, to wszystkim wychodzą tak samo. Czyli nie jest to, że mierzymy wiedzę o czymś, tylko mierzymy stan ciała, jaki jest. Różny sposób jest odbierany, powiedzmy, przy tym skanowaniu i same odczuwanie nie ma tu takiego wielkiego znaczenia. Ważne, czy w danym miejscu odczuwamy zakłócenie energetyczne, czy nie. Jeżeli nie ma, to nie ma problemu. Jeżeli jest, to trzeba to usunąć. I teraz to usuwanie to jest kolejna technika, taka wymiatania energią, jak szczoteczką, wymiata się tą energię i usuwasz, będzie usunięta. Jeżeli zostanie usunięta, no to później używając oczywiście znowu tych narzędzi, po oczyszczeniu, umyciu, bo zawsze muszą być czyste, energetyzujemy to miejsce, żeby dostarczyć energii, żeby ciało co mogło zrobić? Zregenerować w tym miejscu się. I to jest uzdrawianie. Bez zeskanowania, na dobrą sprawę, jakby trudniej byłoby zrobić zabieg. W ten czas są techniki takie, które na początku się wykonuje, czyli oczyszcza się wszystko, czy jest coś do oczyszczenia, czy nie. Czyli przykładowo, jeżeli sprzątamy podłogę, jest śmieć na podłodze, to myjemy całą podłogę, na pewno śmieć zmyjemy. To jest tak, żeby zrobić wszystko, to się na pewno to też zrobi. Albo jeżeli późniejsze techniki są, że ten śmieć, gdzie jest na podłodze, zmyję, bo resztę podłogi nie potrzeba myć. W ciele to skanowanie jest podobne. Jeżeli się po to się mierzy, żeby wiedzieć gdzie, co zrobić. Na wyższych trochę poziomach skanowania jeszcze dotyczy dotyku, czy powiedzmy innej formy. Nie mówię tu o jasnowidzeniu, bo jasnowidzenie może z czasem być, ale nie musi. Ale przyrząd pomiarowy, jakim jest każdy wyposażony, jest tak czuły, że dotknięcie jest tym, które jest najbardziej rozwiniętym zmysłem w człowieku, czyli dotyk jest wystarczający. I po zeskanowaniu dopiero możemy wykonać technikę oczyszczania, czyli wiedzieć gdzie, co, jak naenergetyzować. Energetyzujemy też bez przeenergetyzowania, bo technika polega na tym, że jeżeli jest wystarczająca ilość energii przesłana, następuje tak lekkie odbicie, powiedzmy tak jak tankowanie paliwa, nigdy się nie przeleje zbiornika. Tak samo lekko się odbije, w większości jest to koniec energetyzowania, stabilizuje się, by energia nie wypływała, a ciało później musi wykonać robotę, czyli dostosować się do tego, co jest naprawione. Precyzyjność jest i każdy to potrafi zrobić, nauczyć się w ciągu jednego dnia skanowania, chociaż na początku każdy mówi, że tego się nie da zrobić. Ale potrafią wszyscy robić. A kogo pan szkoli? Czy przyszłych terapeutów? Czy... To są w większości. Znaczy tak jest, że to jest, kto przychodzi na nauki, w większości teraz kończy jakby cały cykl wszystkich nauk z egzaminem później państwowym dotyczącym zawodu bioterapeutycznego, bo też się przygotowuje do egzaminów, ale z tym, że tych nauk i szkolenia jest dość godzinowo sporo, dlatego że zgodnie z ustawą o szkolnictwie
Każdy ten, który później będzie zdawał egzamin już w zawodzie bioenergoterapeutycznym, musi mieć 260 godzin praktyki i tą praktykę u mnie wszyscy mają. Także organizuję im na tyle, żeby te ilość godzin było wystarczające. To jest dość długi trochę cykl. Oprócz nauk, które mają, czyli fachowości w wykonywaniu technik i zawodu, to jeszcze do tego muszą mieć praktykę, którą robię. Na dzień dzisiejszy 24 czeladników zdało już państwowy egzamin. I to jest docelowe. Ale niektórzy są też, że po pierwszym kursie są, przyszli, poznali. Wszystko, bo to chodzi również o bezpieczeństwo energetyczne, które jest przekazywane. Nie kontynuują dalej, nie muszą. Może będzie czas, że będzie, ale większości, którzy są, to nie wykonują dla siebie zabiegi, dla innych też. To jest wyjątkowo techniki, z tym, że no, powiem to, co dotyczy zaawansowanych uzdrowicieli pranicznych, tych, którzy dysponują już wyższą wiedzą o technikach, do nich trafiają osoby, gdzie już wszystko nic nie działa. Medycyna przestała już oddziaływać, wszystkie inne przestały oddziaływać i takie osoby trafiają do nas, jeżeli już nic nie działa. Ale to mówię od razu. Wtedy ratuj pan, tak? Znaczy, no tak to już jest, że w ten czas jest ratunku, bo już nic nie przestało działać. W większości czasami da się przywrócić wszystko do prawidłowego funkcjonowania, ale jeżeli jest za bardzo zniszczone ciało, gdzie nie da się już go zregenerować, czyli ona nie ma możliwości regeneracji, to jedynie co się robi, to po prostu usuwa się wszystkie przyczyny dotyczące bólu, cierpienia i wszystkiego innego, żeby po prostu nie cierpiał. Ale naprawić się tego nie da, bo przekraczył granicę regeneracyjną. No, po prostu też tak jest. Jeżeli przykładowo samochód jest rdzą tak zjedzony, że już się nie da go naprawić, to lakier nic już nie pomoże. No, zgadza się. No dobrze, wiedzy na temat uzdrawiania pranicznego można szukać u pana na stronie tak, internetowej? Tak, na stronie internetowej www.mocprany.pl. Wszystkie informacje są na bieżąco podawane dotyczące i spotkań otwartych, które są organizowane w pierwszą środę miesiąca i warsztaty dla absolwentów trzecia środa miesiąca. To są oczywiście wstęp wolny na tym. I o wszystkich kursach, które prowadzone są oczywiście na stronie, są na bieżąco informacje. Szanowni Państwo, wszystkich zainteresowanych wiedzą na temat uzdrawiania pranicznego zapraszamy na stronę www.mocprany.pl. www.mocprany.pl. Tak. I oczywiście do kontaktu. Serdecznie dziękuję za chwilę, które dane mi było spędzić z Państwem. Zapraszam do poznania tego, co w Was jest, czyli pełna wiedza o uzdrowieniu pranicznym. Świetnie. Wszystkiego dobrego. Dziękuję. Dziękuję Państwu. Do widzenia. Dziękuję Państwu.